Cholera, jednak się wczoraj zdenerwowałam. Tą wizytą? No spodziewałbyś się czegoś takiego? No skąd, a ty jej wierzysz? Monice? Wierzy. A ja nie. Nie wierzę, że zabiłem człowieka. Gdyby jej brat żył, ona by tu nie przyszła, bo i po co? I myślisz, że on kipnął od tego, że go popchnąłem? Najwidoczniej. No ale przecież od czegoś takiego się nie umiera. Od popchnięcia może nie, ale od tego w co rąbniesz głową upadając. On musiał walnąć w posadzkę. No ale oni chyba nie mają żadnych dowodów. Jakby mieli, to byśmy już dawno siedzieli. Chyba, że ten gość, co z nią był, coś zwąchał i przyszedł specjalnie wczoraj zbadać teren. Jak to zwąchał? No co on mógł zwąchać? Masz tu jakieś fanty? Policja była 2 tygodnie temu, nawet niczego nie szukali, a tym bardziej taki neptek. No co on mógł zwąchać? No ale czego ty tak od razu się denerwujesz? No bo gadasz takie głupoty, że po prostu mi się odechciewa. No ale przecież się nie straszy specjalnie. Nie. No nie. Gdybym się miała bać, to raczej jej, Moniki. Tej Damulki. Przez tą Damulkę przesiedziałam parę ładnych miesięcy za kratkami. Przecież ci mówiłam. No ale ona teraz na nas nic nie ma. Może nie ma. Ale szukajcie, a znajdziecie. Słuchaj, ja ją znam. Tacy jak ona. Z grobu się podniosą dla zemsty. Tam nie ma takich, kochanie. Obyś się nie musiał przekonywać.